Dzisiaj po raz ostatni jesteśmy na murawie stadionu Wrocław. Dlaczego po raz ostatni? Bo przez kolejne 6 lat nasz wrocławski stadion nosić będzie nazwę Tarczyński Arena Wrocław. Te wspaniałe dla naszej firmy i dla miasta wieści zostały ogłoszone na oficjalnej konferencji prasowej przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, członków zarządu naszej firmy Tomka i Dawida Tarczyńskich, pana prezesa Marcina Przychodnego i panią wiceprezes stadionu Wrocław Martę Urbanek. Zapraszam was wszystkich na konferencję prasową. Zobaczcie, jak wyglądało ogłoszenie tych wielkich wieści. Ten kontrakt przenosi nas w nową perspektywę, na pewno nową perspektywę finansową, nową perspektywę wizerunkową. Pozyskujemy głównego sponsora. Stadion nazywa się od dzisiaj Tarczyński Arena Wrocław, ale też jesteśmy dumni, że rodzinna podwrocławska firma, lider w swojej branży w Polsce, firma, która sprzedaje swoje produkty do 30 krajów świata na 3 kontynentach, zostaje sponsorem tytularnym stadionu. To po pierwsze historyczny, ale także niezwykle radosny dzień dla Wrocławia i dla stadionu miejskiego, bo to po 10 latach firma, gigant właściwie działający globalnie w branży spożywczej, ale gigant, którego serce bije właśnie tutaj, we Wrocławiu i pod Wrocławiem, staje się sponsorem tytularnym stadionu miejskiego. Firma Tarczyński, od lat obecna we wrocławskim sporcie, pokazuje, że społeczna odpowiedzialność biznesu to nie tylko jakiś pusty slogan. Ona ten slogan wypełnia treścią. Biznes to nie tylko zyski, to też odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyjemy. Wszystko, co robimy, chcemy inspirować do mądrego odżywiania, choćby zmiana produktów cateringu na stadionie, zmiana hot dogów, czy też oferowanie naszych wysokobiałkowych przekąsek podczas oglądania meczów jest jednym z tych aspektów właśnie wsparcia i pomocy ludziom, żeby mogli wybierać między czymś dobrym lub lepszym. Często bywamy w Stanach. Często jeździmy tam biznesowo, ale też prywatnie, szukając inspiracji nie tylko sportowych, ale też w naszej branży. Wtedy mamy okazję zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda organizacja takiego eventu, a przede wszystkim jak wygląda współpraca między biznesem a sportem. I tak naprawdę to wtedy pojawiło się to małe marzenie, a może duże marzenie, tylko małej firmy. Więc w momencie, kiedy pojawiła się taka okazja, to bardzo szybko przystąpiliśmy do negocjacji. Okazało się, że jest to coś, co jest w zasięgu naszej firmy, a też wpisuje się w pewną strategię komunikacyjną. No i w nasze osobiste ambicje. I dlatego cieszymy się, że byliśmy w stanie wynegocjować kontrakt i w tym momencie jesteśmy na obiekcie Tarczyński Arena Wrocław, z czego jesteśmy bardzo dumni.